Spełniło się? Tak, spełniło się, udało mi się dostać do szkoły, tam gdzie chciałam. Dlaczego zdecydowałaś się i na szkołę, i na taki profil? Na profil zdecydowałam się dlatego, że przede wszystkim chciałam zostać lekarzem i dalej w sumie chcę, a na szkołę ze względu na to, że jestem obeznana tutaj z terenem też i z osobami, które na przykład tutaj pracują. Znajomych też mam tutaj, także myślę, że dlatego. A co Cię też przekonało do tej szkoły, o której mówi się, że z roku na rok rzeczywiście też no, jest coraz bardziej wymagającą szkołą? No właśnie przede wszystkim dlatego, że matury mają, w tym roku było 100% zdane, więc no to też jest, myślę, bardzo ważne. Dzisiaj jest ten moment, kiedy listy zostały opublikowane. Młodzi ludzie dosyć długo na to czekali, logowali się od maja, czekali na werdykty i dzisiaj listy ujrzały światło dzienne. My jako miasto Opole mieliśmy około 1600 absolwentów klas ósmych, natomiast przygotowaliśmy ponad 3000 miejsc w szkołach ponadpodstawowych i myślę, że każdy, kto dobrze się zalogował, znalazł dla siebie miejsce. Każdy miał do wyboru 6 szkół, więc to jest dosyć duży wachlarz, który można sobie stworzyć. Natomiast zawsze bywa tak, że są uczniowie, którzy albo źle się zalogowali, albo nie wykorzystali pełnej szansy logowania. To jest około setki dzieci, które są poza listami i w tej chwili to już jest bezpośredni kontakt w szkole z komisją rekrutacyjną, z dyrekcją. Są pojedyncze szkoły, gdzie są miejsca wolne. Jest dosyć dużo miejsc w szkołach branżowych, także bezpośrednio trzeba kontaktować się ze szkołami. Ale rekrutacja wypadła bardzo dobrze. W tym roku no, taka mała niespodzianka, różnorodność zawitała przy rekrutacji. Najwięcej, przeliczając na jedno miejsce, zalogowało się do liceum numer 1. Myślę, że to zainteresowanie szkołą wynika między innymi z szerokiej oferty. Tak naprawdę możesz znaleźć miejsce dziecko o każdych predyspozycjach i zamiłowaniu, i matematyczne, i humanistyczne, i wojskowe klasy przyciągnęły w tym roku rzesze młodzieży, co nas niezwykle cieszy. Chociaż liceum ogólnokształcące to warto delikatnie profilować te klasy, czyli pokazać już młodzieży, co może być ich życiem przyszłym. To na przykład klasa biologiczna z elementami dietetyki i fizjoterapii, czy klasa wojskowa, która na przestrzeni lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem, czy chociażby klasa u nas językowa pod patronatem Capgemini i WSB. Ale te kierunki się sprawdzają. To nie jest tak, że one są nowe w tym roku. One się po prostu sprawdzają. Rodzice widzą, że program i oferta jest spójna, jest prawdziwa, że dużo się dzieje. Także myślę, że ten kierunek jest od 2-3 lat taki sam. Nie wiem, kto bardziej radosny, mama czy syn? Chyba syn, tak. Ja. Tak. Do jakiej klasy się dostałeś? Do humanistyczno-dziennikarskiej. To było takie marzenie, rzeczywiście taka klasa. Skąd wybór takiej szkoły? Bo prawnikiem chcę być w przyszłości. No i to tak polski, tak mi lepiej idzie. Co pani na ten wybór szkoły? Bardzo fajnie, tym bardziej, że nie mieszkamy w Opolu, tylko ze względu dojazdów też, ale szkoła jest bardzo fajna i że tutaj się dostał, to też się cieszymy. Poza tym jakoś dziennikarstwo, coś tam takiego go interesuje, zbliżone prawnictwo, także chyba będzie fajnie. Był nerwowy w ostatnich miesiącach? Tak, jeszcze wczoraj, dzisiaj. No, także bardzo fajnie, że nam się tutaj udało, że jemu się udało. Jak się przygotowywałeś, w jakiś taki sposób specjalny, ten ostatni rok szkoły podstawowej, już konkretnie myśląc o tym, gdzie chcesz wylądować w szkole średniej? No tak bardziej się starałem, jakby, żeby świadectwo lepiej i egzaminy, nie? Że tak pod względem Polski i szkoły następnej. No tak, już wiedział w 7 klasie, że bardziej tutaj się skieruje. No ale teraz mam nadzieję, na moment zapominasz i myślisz o wakacjach. Tak. Teraz już mamy luz. To gdzie na wakacje? No gdzieś myślimy pojechać. Do Włoch. Mówisz, że kierunek to biolchem. To bardziej biol czy bardziej hem? Hem. Zdecydowanie hem. Okej, no ale teraz rozumiem chwila radości i myślenie o wakacjach. Tak.
Tak, dokładnie. I co zamierzasz robić na wakacje? No, jadę na pewno nad morze i mam też zamiar się spotykać ze znajomymi. W tym roku założyliśmy 7 klas, ale jeszcze dodatkowo otworzyliśmy 2, zatem 9 klas, 272 uczniów, których mam nadzieję, tak jak w tym roku i w poprzednim, przygotujemy w 100% do matury.